Siemanko wszystkim, z tej strony Pomidor.pl, witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji nagraniowej z gry Ratchet & Clank. Więc tak, wejdźmy sobie na chwilkę do statku. Więc może pokrótce powiem, co poprzednim razem robiliśmy. A więc cofamy się. Poprzednim razem zwiedziliśmy sobie planetę Umbris i tam udało nam się zdobyć 2x2 złote śrubki oraz wszystkie misje mamy tam zaliczone, co jest oczywiście fajne. Byliśmy sobie na Matalii, gdzie mamy tutaj do zrobienia jedną misję, aczkolwiek jest ona opcjonalna, więc no prawdopodobnie w tym let's play jej nie pokażę. Byliśmy również na Gaspark, gdzie tam również mamy wszystkie misje zaliczone i mamy 2x2 złote śrubki. Oraz byliśmy na Orkson, gdzie robiliśmy, że tak powiem, sekcję Clanka, ponieważ Ratchetem jeszcze nie mogliśmy tam się udać, ale dzisiaj tam będziemy lecieć na Orkson. I jesteśmy w najpiękniejszej chyba planecie z całej oto gierki, czyli na planecie Pokitaru. I zanim pójdziemy do tego oto ziomka, to pójdziemy sobie na prawo, ponieważ mamy tutaj pewną sekcję, która pozwoli nam zdobyć pewną rzecz, ale to spokojnie. Jeszcze wam o niczym nie będę mówił, na spokojnie sobie podejdziemy tutaj. Jezu, jak ja się cieszę, że się nauczyłem rzucać tym kluczem, serio, bo tak, ja wiem, to jest bardzo śmieszne, że ho, 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 taki z ciebie, kurde, herbatnik, Michał, że ty nie wiesz takich rzeczy. Sorry guys, ja w tą grę gram na ślepo. Ja w ogóle sobie nie ćwiczyłem przed graniem w tę grę i czekajcie chwilę, co? Jak to się teraz nurkowało? Kurde! Dobra. Zapomniałem, że kwadrat muszę wcisnąć, widzicie? Tydzień nie grałem w Ratcheta i już takie rzeczy się dzieją. Dobra. Atakujemy sobie tutaj naszych ziomków. To było dobre. To było Pro 60 No Scopes. No Scopes, sorry. I powiem wam szczerze, że jeżeli będę tryhardował dzisiaj, w sensie uda mi się w miarę okej ogarnąć parę rzeczy, to sądzę, że dzisiaj możemy nawet skończyć drugi akt gry, co spowoduje, że zostanie nam tylko jeden akt do końca samiuteńkiej gry. Czyli tak naprawdę trzeci akt już będzie ostatnim, który będzie jednym wielkim finałem, co będzie fajne. Więc trzeba się skupić. I tutaj chyba musimy odblokować sobie trespasserem, co nie? O, dobra, moja ulubiona sekcja. Dobra, więc myślę, że trzeba to zedytować. Jak widzicie, udało mi się za chyba którymś tam razem. A dokładnie rzecz biorąc, to udało mi się za czwartym razem albo piątym odgadnąć. Dlatego mówię, ja to wolę edytować, bo nie będę ukrywał, ale jest to wtedy takie trochę, nie wiem, ciekawsze w oglądaniu. Nie musicie ciągle patrzeć, aż ja się tak nieskończoność męczę z trespasserem. Okej, nie jestem dobry w takie zgadywanki. Czy już możemy skończyć temat? Ale sądzę, że dobrym pomysłem teraz będzie z powrotem wpuszczenie wody. I następnie... Więc Hydro Displacer, no już. I następnie przepłyniemy tam, ponieważ jak widzicie, tam ciężko byłoby się jakkolwiek dostać, więc... Z pomocą przychodzi tutaj do mnie Hydro Displacer. I teraz naładujemy sobie tlenu trochę. I myk z powrotem. Byk, byk. Byk. Pyk. I się udało, o to chodziło. O to cały czas chodziło, taki był efekt zamierzony. O wy kurde, co wy sobie wyobrażacie? Już mi tutaj nie będziecie mnie atakować. Kurde, cieniasy jedne. Ale czuję, że jesteśmy coraz bliżej końca gry. Dobra, słuchajcie, my się inaczej zabawimy. Sfajczę was, kurde. O nie, tu jest jeszcze jeden. Czy już teraz się skończyło to cierpienie?
Tak, skończyło się. Jestem bezpieczny. Hurra. Mogę sobie teraz za to dać, nie wiem, medal z kartofla. Tak czy siak się nam udało. Tutaj chyba to są platformy, które tak lekko padają, co nie? A, to są takie platformy, kurde. O, mamy ammo do Pyrosictora. Super. O nie, czyżby znowu trespasser? Oh my god, serio? Aj, dobra. Może pójdzie szybko, kto wie. O mój Boże, święty Jezus Maria, ile ja się przy tym pierdzieliłem. Jezus Maria. Dobrze, że moc edytowania spowoduje, że wy nie będziecie tego widzieli, bo serio, to byłoby takie nudne w oglądaniu, że naprawdę oglądanie, nie wiem, schnącej farby na ścianie jest o wiele ciekawsze niż oglądanie tego, jak ja się trespasserem tutaj bawiłem. I mówię to autentycznie, serio, bez żadnej kappy. Dobra, płyniemy sobie zatem dalej. Tutaj mamy, widzę, że TNT. Oh my god. Dobrze, że mogę się tutaj wyleczyć, że tak powiem. A raczej uzupełnić tlen. Trzeba będzie się zaraz w ogóle Coca-Coli napić, bo trochę mi suszy w gardle. Ale jakbyście się pytali, co u mnie ciekawego, to... No, nawet ciekawie jest u mnie. Spędzam sobie jakoś fajnie ten czwarteczek, czwartunio, bo ja to nagrywam 29 sierpnia. Dobra, słuchajcie, wiecie co, znowu Pyrosictor i lecimy z koksem. Nie będę się tutaj pierdzielił w tańcu. Wow, ty gnoju. Więc czwarteczek, czwartunio sobie spędzał fajnie, że tak powiem, nie w fajny sposób, tylko fajnie. I myślę, że tak też i pozostanie, bo dzisiaj idę sobie wypłatę odebrać w pracy. I mam nadzieję, że przeznaczę tą wypłatę na jakiś szczytny cel. O Jezu, naprawdę, czemu ciągle te trespassery mnie muszą prześladować? To już jest nudne. Halo. O, udało się. Metodą prób i błędów. O! Hey, what are you doing here? I'm searching for a very elusive and secret substance. Raritanium? Maybe? The oceans on this planet are said to be an excellent source of that element. Well, not anymore. All that toxic dumping has obscured any trace of it. You will find raritanium for me. No, I will not. Piece of junk. My latest invention, the Persuader. I intended to use it to control minds, but... Well, the only thing it's got me so far is a discount from Gadgetron vendors. Hey, I could use that. Well, I'll trade it for some raritanium. I believe planet Hoven is a source of that element. Widzicie tego kolesia? Ten, który jest tutaj przed nami. Ten knypek jest z planety BTS. Więc zapewne się zastanawiacie, co on robi w takim bocie na Pokitaru. Otóż on poszukuje pewnego przymiotu, który nazywa się Raritarium. I na tej planecie było Raritarium, ale jako iż Drek to skończony dupek, to postanowił rzucać toksyny na ocean. W sensie tutaj, jak wiecie, jest morze i tak dalej, to Drek po prostu postanowił sobie toksyny wrzucać do tego oceanu i przez to Raritarium gdzieś się zapodziało. Czy wspominałem, że Drek to jest idiota? Jeżeli nie, no to wiedzcie, że jest. A ten gadżet w ogóle, który ten ziomek posiadał, to był Persuader. Persuader, tak? Tak, chyba się tak nazywał. Jest to przedmiot, który wycenia wszystkie przymioty w sklepiku. No. Więc teraz będziemy mogli już wrócić do góry, bo nic tutaj nie mamy do roboty. Mam nadzieję, że w sposób dobry to wytłumaczyłem, że zrozumieliście o co, jak i o co mi chodzi, co autor miał, że tak powiem, na myśli. I teraz rozpocznijmy sobie właściwą misję, bo to co robiliśmy, to było, powiedzmy, taki przedsmak. Hey, you two are the first friendly faces I've seen in weeks. You are friendly, aren't you? To you? Yes. To him? No. Well, friend, have I got a deal for you.
Since the Blarg began dumping their toxic sludge into our ocean, the wildlife has, become ravenous mutants? Yes, you could say that. All my customers either left or became lunch. So I'm closing the place down. However, I just so happen to have one, count 'em one, O2 mask left. How much? It's not for sale. But you said... I said I had a deal, and indeed I do. You boys get rid of those Blarg ships, and it's yours. Just escort me to the other end of this resort, and you can use our jet fighter. Jet fighter, eh? All right. But you better not try to stiff us. Więc ten koleś, z którym tutaj żeśmy rozmawiali sobie, on potrzebuje pomocy od Ratcheta i Clanka. Bowiem musimy go eskortować na główne miejsce w Pokitaru. Plus ryby w obszarze tym, w którym się znajdujemy, są, że tak powiem, nafaszerowane toksynami, są zmutowane w jakiś sposób. Ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, Drake jest po prostu skończonym idiotą i cały ten ocean został nafaszerowany toksynami. Dzięki, Drake, jesteś po prostu kurde wspaniały. No i kiedy nam się uda go eskortować, to on nam da maskę O2 i pozwoli nam latać odrzutowcem, więc jak najbardziej przyjmujemy wyzwanie. Ale jak zresztą przed chwilą widzieliście, sobie zginąłem, ponieważ skupiłem się na tłumaczeniu i nie atakowałem właśnie tych oto rybiszczy. W sumie mam blaster, kurde, będę atakował blasterem, co mi szkodzi. Trochę ammo się najwyżej weźmie. Nie wiem, czy w tej sesji uda mi się zdobyć złote śrubki. Może się uda, może nie. Nie chcę obiecywać, ponieważ jak będę obiecywał, to wyjdzie potem, że obiecałeś i słowa nie dotrzymałeś, a ja nie chcę potem właśnie czuć się winny, więc wolę, wiecie co. To było głupie. Okej, dobra, płyniemy sobie. Swoją drogą, soundtrack z Pokitaru też jest piękny. Będę mówił to bez żadnych skrupulsonów. Jestem ciekaw w ogóle, ile seria z Ratcheta i Clanka zajmie na moim kanale, tak szczerze. Bo obecnie mamy odcinków 14. No znowu, kurde, dlaczego w takim miejscu zginąłem? Dobra, trzeba sobie ammo, że tak powiem, naładować. Gdzie mamy nasz Pyrosictor? Może nie tylko Pyrosictor, ale jeszcze do blastera trzeba będzie doładować ammo. Jest Jon. Mówię, no chciałbym dzisiaj przejść do trzeciego aktu i zarazem końcowego aktu tej gry. Bo jak już dojdziemy do trzeciego aktu, to już nam niedużo zostanie tak naprawdę. No i kurde, przynajmniej sobie śrubki trochę zbierzemy. Ale też wiecie, nie chcę, żeby to polegało na tym, że będę w nieskończoność ginął i ohoho, patrzcie, ile mam śrubek, nie, ziomy. Umiecie tak? Kurde, umiecie tak w Polsce? No nie, nie umiecie tak. Też nie chcę, żeby na tym właśnie między innymi let's play polegał, no bo jestem ostatnią osobą, która chciałaby coś takiego zrobić. Tylko mój problem jest taki, że muszę wybrać sobie odpowiedni czas, żeby ich zaatakować, bo to jest, no właśnie widzicie, muszę tak jakby trochę chyba z wyprzedzeniem reagować. Właśnie potem się pojawiają te rybki i jest, no, szafa gra, rzecz jasna. Szafa gra to teraz, w sumie. Sam nie wiem, co mówię, jakbyście chcieli się mnie zapytać. Po prostu teraz godam sobie. Wow, 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 gościu! Gdzie ty jesteś? On tam do góry wskoczył? Ta, wskoczył do góry. No elo, ziomuś. Chciałbym, żeby tutaj był checkpoint, I guess. Ale znając życie, to z tych planów wyjdą nici. Ale marzyć zawsze można. Okej, jest w porzo, jest dobrze.
Dobra, tutaj mamy te rybki. Idziesz za mną? Idziesz za mną, ziomuś. Teraz patrz, jak to się robi u mnie w Teksasie. Trzeba podpalić ładnie te rybki. I tak, będziemy w ogóle mogli dzięki tej masce O2 wrócić na Orkson i tam zrobić właśnie sekcję Ratcheta, bo sekcję Clanka mamy zrobioną. Dobrze, że to jest taka misja eskortowa, że nie ma tutaj tak jakby tego HP naszego tutaj ziomeczka, bo gdyby on teraz stracił całe HP, to byłby problem, tak jak na przykład to było w Jacku 2 czy 3, bo misja eskortowa by poszła do dupy. Bo wiecie, on by se zginął i bym pewnie musiał od początku przechodzić wszystko. A ja wolę takich rzeczy bardzo unikać, bo będę zły. O! Na przykład takich też wolę unikać. Ja będę sobie teraz tak w kółko biegał i se strzelał. Ciul, że marnuję ammo, ale jednak wolę być w razie co bezpieczny. Teraz pytanie. A, czyli tutaj będziemy zaczynać. A może w sumie bomb glow wezmę? To będzie dobre. Będę bomby se puszczał. Proszę mi stąd iść. Ja tutaj naszego kolegę tutaj eskortuję. Proszę mi nie przeszkadzać. Nie jesteście tutaj mile widziani, okej? Okay? Proszę stąd iść. Boże święty, ale to jest niskie trochę. Proszę opuścić to miejsce. Nie jesteście mile widziani. Nie macie kurde biletu. Zaraz was skasuję. Bileciki do kontroli, kurde. Oj, nam tutaj się mostek aktywował. To chyba też było w tym. Tak mi się wydaje, że trochę to było w reboocie. Ale pewności nie mam, bo ta sekcja na 100% chyba była. Z tym takim też mostem i z tym eskortowaniem. Bo lokacja jest dosyć podobna do tej z rebootu. Ała! No nie, znowu od początku. Och men. Dobrze, zatem runda druga, prawie jak Kangurek KO. Mam teraz ammo, więc ja się was nie boję, tak szczerze. Tak szczerze to tych rybek w ogóle się nie boję, ale... Wiecie, gdy się nie ma ammo, to już się nie jest takim cwaniakiem, bo w momencie, kiedy się ma ammo, no to już nic nie stoi mi na przeszkodzie. Ohoho! Proszę mnie tu nie atakować, bo zaraz was podpalę i będzie kurde... No słabiutko. Słabiutko będzie. Eureka! We're here. Now where's that fighter? Right there in that locked garage. One tourist crashes a jet, and wham! Lawsuit. That lock is unlike any I have seen. Very astute observation, Mr. Shiny. I can't open it either. I don't trust the tourist, and the board of directors don't trust me. So we have a little problem. We have a little problem? I just want the O2 mask. So if you can't open up the lock, that's your problem. Now cough up the mask. Well, I can see that you really wanted to fly our jet. So I'll tell you what. Go talk to Bob at his Robo Shack. He knows about these locks. Więc daliśmy sobie radę, co jest fajne i co jest cool. Bo ja się na przykład cieszę, że daliśmy radę, że uszliśmy z życiem. Well, well, what do we got here? Hey, watch it. I recognize that work. Y'all been to Seattle, ain't you? Yeah, he installed the helipack. I can see that. I taught that idiot brother of mine everything he knows. Look, if you want some real hardware, I can fix this little fella up with a thruster pack. Ooh. Will it help us get past that weird lock by the fighter garage? Ah, you know about those gizmos, huh? Well, it sure as heck will. It's got a real special power slam move built right in.
It's a good thing I need this to get to that jet, or you'd be out of luck, pal. Zaraz wam opowiem o Trasterpaku. I've got it. I'll have you fixed up faster than a horny toad a-hoppin'. Well, there you are, little buddy. Better than new. That's right. I am the man. Yeah, not bad. Więc Thruster Pack jest naszym kolejnym upgrade'em i co on pozwala nam robić? Otóż dzięki niemu będziemy mogli właśnie robić long jumpy i high jumpy. No i oczywiście to, że jest teraz takim odrzutowcem, czyż nie? Zobaczcie kurde na to. Co my możemy robić? Ludzie, ziomeczki. Będziemy mogli teraz zrobić dodatkową misję chyba jakąś, albo to jest misja wymagana chyba. Tak czy inaczej, będziemy mogli poatakować sobie te oto bombowce. Co jest fajne. Więc Ratchet jest odrzutowcem. Woo! Więc musimy pozbyć się tych oto stateczków. Narka. To jest moja wymagana misja. Muszę tutaj ratować ludzkość przed armią złego Drake'a. O ty kurde. Gdzie jest ammo?